tutaj pan zdywalił niektóre rzeczy, aczkolwiek wszystko się naleperuje. Nie ma problemu. Ryzykowna sprawa, ale się wszystko naleperuje. Już służby specjalne, techniczne odmierzają wszystko. Ten pan w czerwonym, on tam jest najważniejszy. I on wszystko wie. Proszę o obsługę toru, o przekazanie w momencie, kiedy parkur będzie gotowy do przejazdu. Dziękujemy bardzo, parkur jest gotowy. Pan Lisiecki Edward. Luzak Mirosław, Mirosław Kupiec. Stajnia Wielgie. Zauważcie państwo, ta bryczka ma inne koła, już są koła gumowane, ale muszą mieć rozmiar jednakowy dla wszystkich. Witamy serdecznie pana Edwarda i życzymy panie Edwardzie, no co to dużo mówić, nie? Wszyscy wiedzą. Jeszcze chwila zastanowienia się, jak pokonać parkur, jak pokonać przeszkody, którędy przejechać. Pan Edward Misiecki i Mirosław Kupiec rozpoczęli. Jest to ostatni zaprzęg tych zawodów. I zobaczymy, jak to pójdzie. Luzak Mirosław Kupiec. Ze stajni Wielgie pokonują kolejne przeszkody. A my, proszę państwa, rozbrojmy się w cierpliwość. Jeszcze raz przypominam, gdyby ktoś z państwa chciał pojeździć na koniku na oprowadzaniu, zapraszamy. Tam za stajnię trzeba przejść przez dziedziniec gospodarstwa i tam dziewczynki czekają na dzieci, czekają na młodzież i można postawić tam pierwsze kroki w jeździectwie. Myślę, że przy dzisiejszej pogodzie, przy dzisiejszej dobrej organizacji wszyscy państwo będziecie zadowoleni i nie będziecie żałować, żeście przyjechali dzisiaj do Piastowa.
Piastowa stajnia pod lasem. Pan Edward Lisiecki podąża na ostatnią przeszkodę. Dziękujemy bardzo panu Edwardowi. 3 minuty 30.